Dlatego jest odcinek, sprawdź zanim kupisz, i to są dwa skiny. Po 1200 faudolców, yy, zbierak i lotnia. Dwa skiny z dwoma buglingami. Te skiny nie są jakoś zadowalająco piękne, chociaż babeczka nawet spoko wygląda. Yy, Mojej kobiecie się podoba. Yy, jest to taka podróbka Reneg Renegade Raider. Do tego mają takie. Tutaj ma taki tatuaż, do tego jest bugling taki plecaczek. Yy, Dosyć średni ten bubbling, ale skin za 1200 jest nawet spoko. I do tego jest facet jakaś postać chyba z ratowania świata. Nie wiem, z takim plecakiem mm, też cały wytatuowany. Jeżeli lubicie takie klimaty, to są fajne skiny, jeżeli nie, no to wystarczy odpuścić. Do tego mamy lotnie za 500, które nie kupiłem, bo to jest średnia. I zbierak, który też jest według mnie średni. Nie podoba mi się ten zbierak, taka kierownica od Harley'a. Yy, też za 800. Nie, nie też za 800, po prostu za 800 to jest za 500. ok? I do tego mamy tak. Gumdropa, bardzo ładna lotnia z drugiego sezonu, bardzo mi się podoba dlatego ją kupiłem zamiast tamtej. Yy, I teraz jest grana. Mamy Pure Salt, czyli szczypta soli, czy jakieś sypanie solą. Mamy Laki, taki zwykły killow z małym graffiti tutaj. Yy, Recon Specialist, bardzo fajny skin, uwielbiam go. Yy, taryfiara. Nie lubię tego skina i TruHard, Yumaha, yumaso. Ok, mamy wszystko, dlatego lecimy sprawdzić. Nie mam zbieraka ze sklepu żadnego. Nie mam, dobra. Sprawdźmy te skiny na szybko. Babeczka, Playground, tutaj ją włączamy. Eee... No, nie mam znowu tych ustawień do montowania, dlatego znowu nie montuję. A, i zapraszam Was na wielkiego giveawaya, który jest w filmiku pod. Filmiku, a link do tego filmiku znajduje się pod tym odcinkiem. Dlatego wbijajcie tam w ten link. Wbijajcie, zobaczcie, jaki ten wielki giveaway. Naprawdę są nagrody rzeczowe. Koszulka m.in. z Fortnite'a Czarnego Rycerza, więc opłaca się to sprawdzić. Yy, I co? I trochę faudolców. I pakiety startowe. 10 pakietów znowu. I faudolce. I koszulka. I różne gadżety z Fortnite'a. Więc sprawdzajcie link w opisie. Bo tam mało osób to sprawdziło. Ogólnie to jest większa szansa, że wygracie. I jeszcze, bez dużo czasu na ten konkurs. Dobra, lecimy tą baweczką. Z tym bug Które potrzeliśmy kradem. Lotnia bardzo fajna, tylko kosztuje 800. Ale ładna lotnia. Okej, okay, baweczka. Taka delikatna podróbka Renegade Raider, niestety to jest. Jak uważacie? Dobra, czy coś zasłania? No, ten kask taki. Delikatnie zasłania, nie, nie jest źle. Przecież też, jak gracie, to jest po prostu wychylenie, przycelowanie, chowacie się, a nie robicie tak, że celujecie sobie i. O kurde, tu mógł być jakiś gościu. Albo ta glama. O! <laughs> Typek. No, nie, nie robi się tak, więc to nie przeszkadza, to nie przeszkadza naprawdę. Okej, okay. babeczka według mnie... Jak za tą cenę z backblingiem To takie... 7 na 10. No, takie 7 na 10. Nie podoba mi się te kółka przy spodniach i kask mógłby być troszeczkę ładniejszy. Ok, lecimy do typeczka. Będziemy musieli ustawić bagbling, bo teraz tych bagblingów jest tyle, że będę musiał szukać. One są mega podobne, te bagblingi tych plecaków ostatnich. Patrzcie ten plecak. Gdzie jest ten plecak? O, tu jest ten plecak, widzicie? Na miniaturce wygląda prawie jak ten, jak ten. Ten. No takie wiecie, no. no można się pomylić. Okej, okay, nieważne. Bierzemy typeczka. Jak go się nazywa? Bugbon. A babeczka się nazywa. Gdzie ona jest, gdzie ona jest, gdzie ona jest? Chopper, ona jest? Okej. Okay. Bugbon wsteczna kość. Tylinia kość? Nie wiem, nie wiem, nieważne. Po polsku dajcie znać w komentarzach, jak to się nazywa, bo nawet nie będę sprawdzał, żebyście mogli się wykazać. I dajcie znać jeszcze, jak wam się podają skiny. Okej, okay, facet wytatuowany. Gdyby nie ten web, który ma takiego irokeza dziwnego, to ten skin by był naprawdę super. Fajnie wytatuowany, nawet spoko spodnie jeszcze mogli ten łańcuch z prawej strony wykasować. Dobra, polecimy na górkę, zobaczymy lepiej. Zobaczymy sobie lepiej go na górce. Bugbling według mnie jest troszeczkę ładniejszy niż żubaweczki, Chociaż jest taki troszeczkę bezpłciowy, ale jest ładniejszy, naprawdę. Więc nie wiem, nie, nie wiem czy Wam polecać. Nie polecam od tych skinów tak ogólnie. To naprawdę, jeżeli bardzo Wam się podobają, to wtedy kupujcie. Yy, tak, to nie są fajne. Znaczy, i tak zawsze kupujcie wtedy jak Wam się podoba, oczywiście, prawda? A nie, że ja powiedziałem to macie kupić, nie, absolutnie. Jak Wam się podoba, kupujecie, jak nie, to nie. Ja tylko wam recenzuję, żebyście mieli jeszcze większy. jeszcze lepszy zarys na tą postać czy tam na skina przed kupieniem. Dobra, facet. Mm. Ta głowa jego wygląda troszeczkę jak... Nie powiem co. Plecak jest spoko. Te klucze mi się podobają fajnie do motocyklisty mogą pasować, tak mi się wydaje. Zaraz to będzie sprawdzać. Tak to nie wiem, no. Łeb na pewno nie, nie, nie przeszkadza. No to już widać, że ma głowa. Taki gościu jakby wyszedł z więzienia dopiero. 6 na 10. 6 na 10 według mnie. Kilo i lotem ja się nie podobałem, dlatego nie kupiłem. Na szybko Wam teraz pokażę jeszcze bug blingi i skina. Dobra, zacznijmy od faceta. To pasuje. To pe... Nie powiem jakie E, nie, 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 nie chociaż to ok e, Skrzydła. Ok, fajnie to wygląda. E, nie pasuje, bo ten napis tutaj jest zasłonięty, wtedy, widzicie? Tutaj ten napis nie pasuje. Tarcza jest ok. Czarna tarcza jest sztos. W ogóle czarna tarcza idealnie pasuje do tego skina. E, skrzydła białe nie, no chociaż na siłę kratka pasuje. Jeszcze takie wybrane backblinki, bo jest piąta rano, muszę iść spać, bo to jest masakra. Nie, pasuje, pasuje, na siłę, nie, na siłę, spoko, spoko, te plecaki w ogóle są takie bezpłciowe i też spoko, naprawdę spoko są te plecaki, te trzy, takie zwykłe one są, nie, nie jakieś takie wiecie, ani, co to jest w ogóle, vintage, vintage, no, ani za fajne, ani za brzydkie one nie są takie, po prostu okej, okay. pasuje, to to wiadomo. To pasuje do niego, chociaż ten misiek taki... Nie Ten jakby był fajny, gdyby nie był tak wysoko usadowiony No wiecie Gdyby nie był tak wysoko, to by pasował To okej jest ok jakby uciekł z więzienia z hajsem, w sensie z banku Jakby teraz napad na bank zrobił, spoko to wygląda Nie 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 Okej, Szybko baweczkę patrzymy gdzie jest babeczka? Boże nie mogę teraz. A, bo ona jest niebieska, ja szukałem fioletowych przecież babbling. Może być, może być, może być. Eee, sztos i patrzcie jeszcze czerwoną, też sztos. Tarczy są idealne. Wstążka może być, bardzo ładnie pasuje. Pelena eee, może być. Ta babeczka ma po prostu do tych że tak powiem, może być. Ma troszeczkę podobną tutaj kamizelkę do taryfiary, tylko inne kolory, bo ma też jeden kolor i drugi kolor pół na pół. Eee, spoko to wygląda? Może być. No to naprawdę większość bugblingów będzie pasować. Więc babeczka OP. nawet 8 na 10 dajmy. Gdyby nie ten kask to miał dyszkę pewnie. No ten kask bym mogli poprawić, trochę, jest taki jajowaty troszeczkę. No, może być. Dobra, weźmy szybko teraz tak. bugbing tego, Bo babeczki bugging pasuje. Dobra, zobaczmy do czego. Do czerwonych skinów sprawdzę. Eee... Czy, 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 czy. Czarny rycerz nie ma czerwonego, ale jest czarno-czerwony, tak delikatny ma elementy czerwone. Eee, co dalej? Tutaj nie to nie oczywiście, że nie. To nie jest nic. O, do tego skina. Tutaj pasuje fajnie. To mi się podoba. Do tego skina. Też mi się nawet podoba. Motocyklista nie. Eee, tutaj rescue. Nie. To, nie. To to jest skin z zestawu. Tutaj. Nie. Tu może być. Nie. Nie. I coś jeszcze chciałem. Aha, taryfiary. Zawsze każecie sprawdzać taryfiary. E, tu taki balans kolorów może być nawet. OK, weźmy sobie drugi plecak i to zobaczymy na motocyklistach na, 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 najpierw. E, tu pasuje, zobaczcie nawet fajnie i motocyklistka Bardzo fajnie ten plecak fajnie pasuje na motocyklistów. To mi się podoba. O, stało oko. Stalowe oko to jest skin, który zaczął tą serię, to był pierwszy skin, który naprawdę w tej serii zrobiłem, więc sztos, sztos, stalowe oko, dlatego nie, nie oddałem stalowego oka, bo oddałem, będę jak było oddawanie, oddałem różowego misia, wojowniczkę górską chyba i królika białego i zastanawiałem się czy nie oddać stalowego, stalowego oka, no bo proszę was, no, wolelibyście królika czy stalowe oko? No oczywiście, że królika, ale oddałem Stalowe Oko ze względu na to, że... W sensie oddałem królika ze względu na to, że Stalowe Oko zaczęło serię sprawdzać zanim kupisz. Więc trochę sentyment. Tu średnio. Średnio. Okej. Okay. Eee, Okej. Okay. Dobra, nie będę tak sprawdzał, zagłębiał się. Wiecie po prostu jak to mniej więcej wygląda i czy pasuje do waszych skinów. Eee, to już musicie się domyśleć. Jeżeli jakiegoś skina tutaj pominąłem, przepraszam. I co? I jeszcze to. I jeszcze to. I co, kończymy. Kończymy. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby klikać w link w opisie. Tam jest filmik z giveawayem wielki giveaway. Największy, jak do tej pory, na tym kanale. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że te skiny Wam się podobają, albo że od. Nie, właściwie. Bardzo mam nadzieję, że. Pod... Mam nadzieję, że podoba Wam się odcinek, a nie że skiny. Bo skiny to według gustu. Dziękuję Wam bardzo. Zostawcie suba, łapkę i dzwonek. Do zobaczenia. Cześć.